Maria Osowska. Konteksty i inspiracje to tytuł Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 24 i 25 października 2014 roku przez Instytut i Fundację Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w 40. rocznicę śmierci wybitnej uczonej. Profesor Maria Osowska urodziła się w 1896 roku. Była wybitnym teoretykiem moralności, filozofem oraz socjologiem, związanym niemal przez całe życie z Uniwersytetem Warszawskim. Kierowała Katedrą Historii i Teorii Moralności oraz Zakładem Historii i Teorii Moralności Instytutu Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk. Nauce poświęciła największą i najważniejszą część swojego życia, będąc jednocześnie pionierem w badaniach nad moralnością. Przed Osowską właściwie nie było socjologii moralności w Polsce. Niektórzy badacze, tacy jak Petrażycki, czasem coś na ten temat mówili, ale nie było żadnej wyodrębnionej dyscypliny, nie było żadnych korelatów instytucjonalnych, typu zakładów, prawda, działów w czasopismach, książek pod tym tytułem i tak dalej. To jest jednak wkład Osowskiej, ogromny, prawda? Ona pod tym względem jest ponadprzeciętna jako profesor. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz profesor Małgorzaty Fuszary, pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania. Zanim jeszcze pojawiły się gender studies i sam termin gender, ona należała do tych osób, do tych uczonych, które widziały związki pomiędzy płcią społeczną a społeczną rzeczywistością. W związku z tym z całą pewnością konferencja, która jest jej poświęcona, może zasługuje na patronat, a nawet powiedziałabym, że urząd jest dumny, że może objąć patronatem taką konferencję. Otwierając konferencję, dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany Wojciech Pawlik, zauważył, że czasy, w których żyjemy, nie sprzyjają rozwojowi sfery moralnej. Większość badań socjologicznych wskazuje na to, że ta sfera moralna bardzo nam się kurczy, dlatego że mamy do czynienia z tym, co w socjologii nazywamy relatywizmem, permisywizmem, przekonanie, że istnieją stałe, niezmienne normy moralne, że trzeba kierować się normami i wartościami, powinnościami, ono gdzieś zanika. Ratunkiem ma być tak zwana niewidzialna moralność, której nie można opisać według standardowych procedur i za pomocą standardowych pytań. Ta niewidzialna moralność polega na empatii, na współczuciu, na uczuciach miękkich, na solidarności, wrażliwości, opiekuńczości. To jest ten nurt, który zaczyna powoli wyznaczać klimat stosunków międzyludzkich, mniej może jeszcze w Polsce, ale bardziej w krajach bardziej rozwiniętych, no i w grupach społecznych, klasach, które nie muszą martwić się, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego, które nie są sfrustrowane. No i na taki luksus, jak właśnie zwrócenie się w stronę innego człowieka, uważność na innego człowieka, tych ludzi jest stać. Jednym z gości honorowych na konferencji był Steven Lux z Uniwersytetu w Nowym Jorku, którego referat otwierający konferencję miał odpowiedzieć na pytanie, czym są normy moralne i co czyni je politycznymi. A lot of people are very skeptical about the moral. They think it's just a way of disguising or cloaking political interests. And to some extent it is. So it's really that set of questions which I am interested in trying to think about. Kolejne wystąpienia i dyskusje podzielono na 4 sesje. Pierwszą z nich, moralność, a życie publiczne, rozpoczął profesor Marcin Król. Udowadniał, dlaczego wzór obywatela według Marii Osowskiej w ustroju demokratycznym jest coraz bardziej aktualny. No to jest związane z moimi zainteresowaniami, z książką, którą piszę o przyszłości demokracji. Nie wiem, jak ona jeszcze, o czym ona będzie, okaże się, jak ją napiszę. I przy okazji trafiłem na ten tekst Osowskiej. Ja go nie znałem przedtem. Pół roku temu na niego trafiłem i wydał mi się niesłychanie interesujący, niesłychanie taki celny, prawda, na tle okropnie marudnych debat rozmaitych specjalistów, politologów, zwłaszcza od demokracji. Już nie będę wymieniał polskich nazwisk, żeby nie obrażać nikogo. W trakcie kolejnej sesji poruszano kwestie związane z religią i moralnością. Wskazywano też terytoria z nią styczne. Dziekan Wojciech Pawlik wygłosił referat Sumienie jako kategoria socjologii moralności w dyskursie publicznym. Staramy się pokazać jakby różne obszary refleksji pani profesor. Pojęcie sumienia pojawiło się w polskim życiu politycznym, publicznym, medialnym no, kilka miesięcy temu. Stała się to gorąca kwestia i polityczna, i medialna.
No, ponieważ pani profesor trochę na ten temat napisała, konkretnie w książce Motywy postępowania, no uznałem, że to ciekawa jest inspiracja, żeby wygłosić na ten temat referat. W 1924 roku Maria Osowska z domu Niedźwiecka wyszła za mąż za Stanisława Osowskiego. Owocem ich współpracy naukowej była wspólnie napisana i opublikowana książka Nauka o nauce, która ukazała się w roku 1935. Po II wojnie światowej Osowska rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie wraz z mężem na Uniwersytecie Warszawskim. Jednak ich kariera na uczelni nie była łatwa. Początkowo ze względu na ich zapatrywania socjalistyczne byli bardzo dobrze widziani na uniwersytecie, ale bardzo szybko się to skończyło, bo okazało się, że są osobami niezależnymi duchowo i intelektualnie i zostali usunięci z Uniwersytetu i z Polskiej Akademii Nauk z takim jednak łagodnym warunkiem, że będą mieli swoje pensje, tylko nie powinni się spotykać z młodzieżą. Więc żadne wykłady, żadne seminaria, siedzieć w domu, pisać co się wam tam chce, to sobie możecie pisać, prawda, jakieś wasze naukowe rozważania, natomiast nie kontaktować się z młodzieżą. Osowskim ten zakaz udawało się jednak łatwo obchodzić. Wybierali się z młodzieżą w góry na narty, no albo jakieś były spotkania u nich na herbatkach jakichś popołudniowych, coś takiego. I to tworzyło niesłychanie wspaniałe, zwarte środowisko. Pierwszy dzień konferencji zakończyła debata Maria Osowska jako człowiek, w której poza rodziną wzięli udział również jej współpracownicy oraz byli studenci, dla których profesor Osowska była postacią wyjątkową. Pani profesor Osowska była dla mnie, tak jak myślę dla wszystkich swoich studentów, wielkim profesorem, wielkim autorytetem zarówno naukowym, jak i moralnym. Była człowiekiem, który sam nosił pewne wartości, był po prostu nosicielem pewnych wartości, na przykład w odniesieniu do sposobu uprawiania nauki. Przy okazji konferencji wręczono nagrody laureatom konkursu na esej, czy kategorie wypracowane przez Marię Osowską mogą pomóc i jak w analizie dyskursu etycznego w Polsce współczesnej. Pierwszą nagrodę otrzymała dr Małgorzata Steć za pracę Kategoria etyki opisowej według Marii Osowskiej, a kwestia współczesnego dyskursu na temat nauczania w polskich szkołach. No moje pytanie dotyczące mojej drogi życiowej, no przyszła właśnie w pewnym momencie profesor Maria Osowska. Także ona mi towarzyszy od właściwie początku mojej drogi, można powiedzieć, filozoficznej, etycznej. No i też no, właściwie mogę, no chyba nie będzie to zbyt wielkie, jeżeli powiem, że zawdzięczam jej właściwie napisanie już jednego doktoratu. Mam nadzieję, że w drugim też się pani profesor mi, mam brzydko, przyda, prawda? Oczywiście no żartuję, raczej chciałabym, żeby też no, była dalej moją patronką i żeby jakoś tam robiła użytek z tego, co udało jej się wypracować, a dorobek jest olbrzymi. Drugi dzień konferencji należał do badaczy, którzy w swoich referatach nakreślali nowe ścieżki badań nad sferą moralności w odniesieniu do prac profesor Marii Osowskiej, co pokazuje, jak wielką spuściznę pozostawiła po sobie profesor Osowska i jak kolejne pokolenia czerpią z jej nauk.